Jeszcze dwa mecze rozegrał Gangplankiem, gdzie właśnie mu go przepuścili i kosmiczne rzeczy na nim wykręcał. O bardziej sztandarowych czempionów, komfortowych też dla tego zawodnika. Także delikatne zdziwienie, że faktycznie przeszło to tą pierwszą fazę banowania. Tak, no ja też lekko zdziwiony byłem, bo no, sam wiem, że nie chciałem go zostawić i ostatnio z tego, co widywałem, widziałem, żadna drużyna się nie zdecydowała, ale to może za chwilę. No, Leslek to chyba bardzo chciałby zostać tutaj zostawiony, ale absolutnie tak się nie stanie. Widywać na Worldsach, prawda, co było dość mocno... Częstą taktyką, Syzyfek? Dociskany zostaje tutaj. Do, gdyby właśnie to wzmocnione kół od Makuka zostało tutaj trafione, no to Syzyfek raczej pożegnałby się z życiem, ale chyba nie będzie to miało większego znaczenia, no bo Deflect i tak zgarnie to zabójstwo na dolnej alejce. Ze strony drużyny niebieskiej całej sytuacji, tak widzieli, że Gero pojawił się na środku, wiedzieli, że Syzyfek nie ma swoich summoner spelli, no i oczywiście próbowali to wykorzystać na swoją korzyść. Na niekorzyść Kubona oczywiście jest na pewno dive, dwie osoby w niego. Ładna próba, całkiem blisko, ale niewystarczająco. Tak, no było naprawdę blisko, ale jednak Lestek. No tutaj blisko, blisko tutaj było, ale Overpo tak czy tak to jedno zabójstwo tutaj zgarnie. Użyć, no bo to było poświęcenie też Syzyfka wtedy. No jest wejść na dolną alejkę, Lestek kręci się już tutaj na cyklonie, zegzostowany zostaje, ale on leci dalej, ale leci nam tutaj teleportacja. Deflest tego nie przeżyje, on jest pierwszą ofiarą, która tutaj upadnie na dolnej alejce. Lestek bardzo mocno obijany, jest już Overpo po swoim teleporcie. Lestek ledwo dycha, już nie na długo, padł już tutaj trupem na konto internacie Mali. Syzyfek upada jako następny i Gero, ten flash ci nie pomoże, kolego. Trzy zabójstwa dla Interna Ziomali na dole. Musiało tutaj pójść, tylko że Interna Ziomale atakują na totalnie innym froncie, na górnej alejce. Rybson zaraz będzie miał dostępnego Ghosta, ma dostępnego Smite'a, Yeti, ten plaszar ci mu nie wystarczy. Co prawda jeszcze próbuje się wyratować za pomocą swojego Ultimate'a Yeti, ale czy to faktycznie mu pomoże? Nie, najwidoczniej nie, to jest zabójstwo dla Makuka. Tak, no widzimy, że w tym momencie Kubon jest, Rybson jest nie do powstrzymania, ale Kubon raczej będzie musiał pogodzić się ze swoją śmiercią, bo błysk niedostępny. Odpalona kanonada, ale tu jest trzech zawodników, chyba że Gero upada, jest to jeden za jednego. No ale patrząc na to, okej, chłopaki widać, że będą chcieli szukać Deflesa, tak Gero gdzieś tam się czai, ale no raczej nie będzie chciał fleszować w tym momencie przez ścianę, raczej czekałby na błąd przeciwnika, chociaż, Enrax jakiś podchodzi do górnej dżungli. A Toxek znaleziony na dolnej alejce przez i Rybsona oraz Overpoła. Chcesz zagrać. No właśnie, także też podejrzewam, że raczej to może być to, o czym ty mówisz. Choć, kurde, nie do końca, Interna Ziomale są tutaj wszyscy, oni naprawdę chcą tę tier 2, oni chcą tej walki. Overpoł ją zaczyna i totalnie kasuje Yetiego. W międzyczasie Rybson podbijany zostaje tutaj przez Lesteka, ale to nie zmienia absolutnie nic. Dwóch, trzech zawodników drużyny Endrax już akurat położonych do spania. Co prawda Endraxi też oczywiście nie chcą tego smoka oddawać, tak? To równa się duszy. Tylko, że no właśnie, Overpo już na posterunku, reszta Interna Ziomali też już jest blisko. Yeti dopiero w trakcie cofania się do bazy, a Ziomale chcą walki i oni akurat mają pełny arsenał, żeby szukać tej walki. Jedyna ofiara od nich na razie to jest Makuk, ale to będzie raczej ofiara, z którą oni się liczą, którą oni na spokojnie mogą oddać, ponieważ reszta drużyny Endrax po prostu nie ma jak walczyć z Interna Ziomalami. Bez jakichkolwiek narzędzi defensywnych. Już myślałem przez chwilę, że Kubon wywali się tutaj od targetowania, od wiesz, ale akurat tym razem tego nie mogliśmy zobaczyć. Próba wydefowania jeszcze od Endraxów, skuteczna. Udało się złapać Deflesa. Interna Ziomale Soula nie wzięli. No zgarnęli inhibitor, jedną wieżę. To jest kolejny shutdown w szkodzie. 2900 HP na liczniku u Barona na Shora. Interna Ziomale na spokojnie zostawili go. Rybson z karmą to może tankować. Overpow? Overpow wchodzi zonująca, piękna kanonada zostaje zapodana przez Kubona. To jest Baron na Shore na konto Interna Ziomale. No i nie wiem, czy to nie będzie ten ostatni gwóźdź do trumny Endrax. Overpo widzieliśmy, że wszedł bardzo greedy, w tym momencie kolejne wejście z jego strony. Overpo ozłocony, na resztkach swojego zdrowia się trzyma, ale to samo jest Toxekiem, goni go Rybson. Overpo na to upada, ale Rybson dopada środkowego drużyny Endrax. Jak na razie wstawiony sam musi wytrzymać, aż reszta jego drużyny tutaj przyjdzie. A widzimy, że Rybson no to trochę tam twardy jest. Podlatuje Deflest, zapuszczony Ultimate, a Rybson cały czas rzuca się oczywiście do dalszej gonitwy. No i Endrax, o już chyba był ten ostatni dzwonek, który już zadzwonił. I wspominaj, że... Uder nie skaluje najlepiej, jest takim CC botem, prawda? Ale widzieliśmy, że on jest dosłownie niezabijany. Ale też CC botem. Mówiłem, że jest frontem, nie? Tak. I bieg czterech przeciwników, on jakby totalnie nie przejmując się nimi. Na początku dał mu się wykluczyć Toxeka. Czterech pozostałych, no nie było w stanie mu nic zrobić, on cały czas żywy. No Yeti swój ultimate został zużyty dla Lestka, żeby ten spróbował ukraść Barona. Było blisko, ale koniec końców nie miało to znaczenia.